Witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale miałem Wam pokazać monitor Commodore, który tutaj niedawno kupiłem. Na 700 km jechałem po niego, ale dodatkowo osoba sprzedająca ten monitor posiadała Amigę 500. Kupiłem tą Amigę, tutaj trochę ją, jak to można powiedzieć, rozjaśniłem. Na razie Amiga chodzi bardzo dobrze. No dysketka tutaj jest, ta stacja cała nie jest oryginalna. Ktoś tam chyba powiął młotkiem trochę spłaszczyć tu górną część obudowy i no ja to powycinałem leciutko tutaj boszem, żeby to w miarę tak wyglądało. Lekko ją pomalowałem, tak samo tutaj osłonę całej tej płyty głównej też wziąłem szlifierko, tutaj zeszlifowałem całą tą rdzę, tutaj otuściłem, pomalowałem tutaj na srebrno. No jedynie tutaj jest rzeczą niedziałającą w tej Amidze, no to jest klawiatura, nie wszystkie te klawisze działają, raz ta klawiatura się przycina. No starałem się naprawić tą klawiaturę, ale pod spodem tutaj pod klawiaturą jest cała taka, jak to można powiedzieć, taśma ze ścieżkami tutaj nadrukowanymi i te większość tych ścieżek jest tutaj, no gdzieś ta Amiga musiała leżeć w pomieszczeniu, gdzie było bardzo dużo wilgoci lub no gdzieś leżyła na dworze i całe tutaj te ścieżki wszystkie tutaj no podchodziły. No starałem się tutaj metodą takim specjalnym tutaj klejem, który przewodzi prąd. No taki klej stosuje się do naprawy tutaj jak w przypadku, gdy macie szybę z tyłu do podgrzewania w samochodzie i te ścieżki takim specjalnym, gdzie klejem tutaj naprawia przewodzący. No tak samo tutaj te ścieżki próbowałem nałożyć, ale tych ścieżek jest za dużo tutaj poprzerywanych. Te niektóre ścieżki, jedna idzie przez drugą, tutaj górą jest, no i to ciężko było po prostu zrobić. No jak na razie no, klawiatury nie mam, no, może gdzieś tam, gdzieś na aukcji jakąś klawiaturę tutaj wyczaję lub jakąś taką tańszą Amigę i wtedy to klawiaturę tutaj przełożę i będzie ta Amiga działała tak jak powinno. I tutaj po kolei zobaczycie, jak cała tutaj ta naprawa tutaj przebiegała. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.